Dzisiaj miało miejsce podpisanie trójstronnej umowy pomiędzy Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego, JSW Innowacje oraz Instytutem Techniki Górniczej Komak, który między innymi prezentowałem. Umowa dotyczyła mobilnego punktu medycznego. Jest to, tak upraszczając, ambulans górniczy na szynie podwieszanej. Takich rozwiązań do dzisiaj w górnictwie nie ma. Są oczywiście przedziały transportowe do transportu poszkodowanych, natomiast nie są wyposażone w żadne rozwiązania, które by mogły udzielić pierwszej pomocy, tak jak to ma na powierzchni kopalni w przypadku wypadków samochodowych lub innych zdarzeń. Również ma zapewniać jak najszybsze dotarcie do poszkodowanego, jak najbliżej poszkodowanego. W razie konieczności ma umożliwić transport łatwy, bezpieczny i komfortowy lekarza na miejsce zdarzenia lub ratowników i bezpiecznie i szybko odtransportować poszkodowanego na powierzchnię kopalni. W tym konkretnym projekcie doprosiliśmy tutaj do współpracy naukowców z Instytutu Techniki Górniczej KOMAK, jak również i JSW Innowacji. To podpisanie wiązało się z różnymi analizami, które biegną, mogę powiedzieć, od przynajmniej kilku miesięcy. Ja dążę do tego, żeby były to dobre rozwiązania, chcę powiedzieć świetne rozwiązania, które gdzieś nie zostaną zostawione na półce, tylko będą wprowadzone w życie. Nasze rozwiązania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, nie dotyczą tylko samego ratownictwa. One dotyczą w jakimś fragmencie ratownictwa, ale dotyczą przede wszystkim załóg naszych, załóg górniczych. W związku z tym również i ten mobilny punkt medyczny będzie służył załogom naszych zakładów wydobywczych. Geneza projektu mobilnego punktu lekarskiego, można powiedzieć, zaczątek był, czy początek jego koncepcji powstania rozmów z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego, to można upatrywać w tym tragicznym zdarzeniu w kopalni Zofiówka w maju 2018 roku, gdzie, jak pamiętamy doskonale, w wyniku silnego wstrząsu śmierć poniosło 5 górników. To bezpośrednio po tym zdarzeniu zaczęliśmy rozmawiać ze Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego, co możemy zrobić, żeby technologicznie wyposażyć czy wzmocnić potencjał ratowników górniczych, nie tylko myślę tutaj o Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, ale też naszych zastępach kopalnianych. Co możemy zrobić, uczynić, żeby te akcje były bardziej efektywne, też bezpieczne dla samych ratowników i żebyśmy mogli być na końcu, powiedzmy, usatysfakcjonowani, powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, co było możliwe do zrobienia. Projekt, który już koncepcyjnie jest dość dopracowany i stoimy przed jego faktyczną realizacją, jest ciekawym projektem i myślę, że takim projektem, który też zyska szeroką akceptację społeczną.